Ale dzisiaj chciałbym mówić o dwóch sposobach myślenia, tak naprawdę o dwóch sposobach życia, o dwóch rodzajach królestwa, które czerpią tak naprawdę z dwóch różnych źródeł. Zobaczcie, Biblia mówi tak, że wszystko dzieli tak jakby na dwie części. Szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie, tak? Pokazuje z jednej strony jedną drogę szeroką, z drugiej strony tą wąską drogę, która prowadzi do życia wiecznego. W innym miejscu Biblia mówi, możesz wybrać błogosławieństwo, albo, pomóżcie mi, przekleństwo. Tak. W mocy twojego, Twoich ust jest życie i śmierć. Więc wszystko jest takie, wiecie: można powiedzieć, wybierz to. Lub wybierz tamto i będzie wszystko ok. Ogólnie rzecz, rzecz biorąc, to tak powinno być. Ale, ale yy, nie wszystko jest takie klarowne i przejrzyste, jeżeli zaczynamy żyć w zwykłym życiu. Bo w życiu bywa jak? Różnie, ok, i sami to dobrze wiecie. Chociaż idziemy za Bogiem i staramy się żyć w Jego Królestwie, żyć w Jego mocy, to często zdarzają się różne sytuacje w naszym życiu. Spotykamy się, zderzamy się z różnymi zmaganiami, i wtedy już nie jest tak kolorowe, i wtedy nie jest to wszystko takie oczywiste, jakby się wydawało. Oczywiście jest faktem niezaprzeczalnym, że zostaliśmy wybrani z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Jednak bardzo często w różnych obszarach naszego życia wracamy czasami do starego sposobu myślenia, wracamy do jakichś starych schematów, które Gdzieś mamy zakodowane ze starego życia, i zdarza się, że zaczynamy czerpać z niewłaściwego źródła. A seria jest jaka? Źródło. Mówimy w tej serii o tym, że Bóg jest źródłem. Bóg jest źródłem naszego zaopatrzenia, naszego życia, naszych finansów itp. I będziemy tutaj wiele różnych wątków poruszać w tym temacie. Ale dzisiaj chcę mówić o dwóch królestwach. O dwóch królestwach. Jedno to królestwo Boże. Posłużę się ilustracją, którą wykonałem wcześniej. A gdzieś tutaj Mazak zniknął. Czy ktoś mógłby mi donieść? Bo gdzieś był, gdzieś spadł, chyba tu jest. Dziękuję bardzo. Ok. Więc zobaczcie. Jest Królestwo Boże. Jest Królestwo Boże, tak? Czy ono jest tak naprawdę? Jeżeli bym Wam zadał pytanie, czym jest Królestwo Boże? Wiecie, w dzisiejszych czasach to nam idea król królestw w ogóle może się wydawać jakaś troszeczkę dziwna, ale w czasach Jezusa było zupełnie, zupełnie inaczej. Zobaczcie, jeżeli. Prześledzicie Biblię w temacie Królestwa, ile jest tam różnych pytań, które zadawali uczniowie, faryzeusze, inni ludzie Jezusowi na temat: A kiedy przyjdzie Królestwo Boże? A jaki będzie znak pojawienia się Królestwa Bożego? A czym jest to Królestwo Boże? Więc wiele różnych aspektów było poruszanych w tamtych czasach na temat Królestwa. Dzisiaj my, żyjąc w czasach demokratycznych, to troszeczkę ta idea może być nam obca, ale chciałbym dzisiaj Wam Pokazać, że jest Królestwo Boże. Jest Królestwo Boże. I Pan Jezus mówi tak, kiedy posyłał swoich uczniów, co mówił? Aby głosili Królestwo. Głoście Królestwo. Głoście: Przybliżyło się Królestwo Boże. Kiedy uzdrawiali chorych, to co? Jaki był aspekt? Mówcie: Przybliżyło się Królestwo Boże. Przybliżyło się Królestwo Boże i można by było w temacie Królestwa Bożego poruszyć bardzo wiele różnych aspektów, bardzo wiele różnych aspektów życia duchowego naszego codziennego, ale czym jest to Królestwo tak naprawdę? I dzisiaj sobie powiemy o takiej kwintesencji tego, czym jest Królestwo Boże. Więc po jednej stronie mamy Królestwo Boże, tak? A po drugiej mamy, można powiedzieć, swoje własne Królestwo. Moje własne ja, moje własne ego, które nazwałem na potrzeby tego kazania moja własna niezależność, czyli moje własne królestwo, gdzie ja decyduję o tym, co jest dobre, ja decyduję o tym, co jest złe, ja decyduję o tym, co będę robił, gdzie pójdę i tak dalej. A więc widzimy te różne zderzenia. Tak naprawdę w tym królestwie królem jest Bóg. A w tym królestwie kto jest królem? Ja. Ja, 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 tak jest. Nasze ego. Tutaj jest królem. Tutaj jest królem. Wiecie, tutaj musimy się poddać jakimś zasadom. To może być czasami zgubne, bo różne zasady ludzie różnie wymyślają, mówiąc, że Bóg to kazał czasami zrobić. Tutaj, hulaj dusza, piekła nie ma. Robię, co chcę tak naprawdę i mogę sobie żyć tak, jak chcę, i tak, jak mi się podoba. Jesteśmy panami swojego własnego losu nie ma zakazów, nie ma nakazów i tak naprawdę genezą tej niezależności i powstania tego królestwa niezależności jest co? Jest ogród Eden. Kiedy to człowiek poszedł w niezależność od Boga, przekroczył przykazanie i zerwał z owocu poznania dobra i zła. Wyszedł spod panowania, wyszedł spod Królestwa Bożego w pewnym momencie i zaczął sam sobie rządzić swoim życiem. Chciał poznać dobro i zło, doświadczyć wszystkiego. Czy nie jest to nam znajome? Ludzie musimy doświadczyć wszystkiego, i tych dobrych rzeczy, i tych złych. Przecież wszystko jest dla ludzi, tak? Jeżeli rozmawia z ludźmi o Bogu, to mówią, hej, no gościu, nie przesadzaj. Wszystko jest dla ludzi. Spróbujmy tego. Spróbujmy tego. Seks to jest dla ludzi. Korzystajmy z życia, poznajmy to dobro, ale poznasz też i zło. Owoc Poznania dobra i zła ma dwie strony medalu. I brzmi to nam bardzo, bardzo znajomo. W Królestwie Bożym, w centrum. Jest Bóg. Czym więc jest to Królestwo Boże tak naprawdę? Poza oczywistym faktem, że Królem jest Bóg, a my jesteśmy Jego sługami. To tak fajnie brzmi. Jesteśmy Jego sługami. Temat jest naprawdę bardzo szeroki. Ale ja chciałbym dzisiaj skupić się na tym, co wchodzi z tego Królestwa Bożego do naszego życia, do naszego wnętrza. Coś, co jest w nas. Mam nadzieję i wierzę w to, że jeżeli odpowiednio zrozumiemy i będziemy chodzili w tym królestwie Bożym, to będzie to wychodzić z nas na zewnątrz i będziemy mogli być świadkami tego, ponieważ ludzie będą widzieli pewne rzeczy, których mają tak naprawdę deficyt w swoim życiu. Pomoże nam zrozumieć całą tą ideę królestwa Bożego Apostoł Paweł, który w bardzo przejrzysty i w bardzo klarowny sposób definiuje, czym jest Królestwo Boże i co jest jego kwintesencją. Przeczytamy y, list do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset. Jeżeli byśmy przeczytali wcześniejsze y, fragmenty z tego tekstu, byśmy się dowiedzieli o kontekście, w którym apostoł Paweł to pisze. A więc kontekst jest taki, że apostoł Paweł odpowiada na pewien problem, który był w tamtym kościele. Wiecie, niektórzy ludzie powiedzieli, to wolno jeść, tego nie wolno, to wolno robić, tamto nie wolno, wiecie, i tak zaczęli się tam widocznie sprzeczać i apostoł Paweł im tam tłumaczy w tym liście te różne, różne rzeczy, a później mówi tak, tak dobitnie, albowiem Królestwo Boże to nie jest pokarm, to nie jest napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest definicja Królestwa Bożego, na której dzisiaj się oprzemy. Pokój, sprawiedliwość, pokój i radość w duchu świętym. Zobaczcie, jak apostoł Paweł przekierowuje zupełnie na inne tory problem, z którym się tam borykali w tamtym kościele. W zupełnie innym kierunku. Mówi: Stop! Chłopaki, dziewczyny, tu nie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, co wolno jeść, czego nie wolno jeść. Nie chodzi. O zewnętrzne jakieś formy, o zewnętrzne rytuały. Nie chodzi o jakieś zasady, których nigdy nie umiesz spełnić. Nie chodzi o to. Kieruje nas w zupełnie nowym i bardzo takim innym kierunku. Do czegoś, czego ludzie sami nie potrafią wyprodukować. Bo czy jesteś w stanie wyprodukować sprawiedliwość prawdziwą? Bo czy jesteś w stanie wyprodukować prawdziwy, głęboki pokój? Bo czy jesteś w stanie wyprodukować prawdziwą, czystą, niezmąconą radość do swojego życia? Oczywiście my znamy odpowiedź, że nie. Ponieważ wielu z nas było też po tej stronie i próbowaliśmy w różny sposób wyprodukować coś, żeby zadowolić sami siebie, zadowolić Boga, zadowolić ludzi, zadowolić pewien głód i pewien ból, który był w naszych sercach. Królestwo Boże to nie te zewnętrzne rzeczy. Królestwo Boże, Jezus mówi w pewnym momencie, jest w Was, w Was, w Tobie, we mnie. Królestwo Boże jest w Was. I pierwszym elementem, o którym tutaj apostoł Paweł, a który apostoł Paweł wymienia, jest sprawiedliwość, kochani. Jest sprawiedliwość. I można powiedzieć, że człowiek boryka się, z takim brakiem usprawiedliwienia, z jakimś poczuciem winy od początku dziejów ludzkości. Można mówić o sprawiedliwości, o usprawiedliwieniu w różnych aspektach. Sprawiedliwość społeczna. Spotkaliście się z takim stwierdzeniem, prawda? Sprawiedliwość w, w aspekcie takim i pojęciu etycznym, moralnym. I możemy też na ten temat wiele, wiele różnych książek, pozycji filozoficznych, etycznych, moralnych przeczytać i stwierdzić, czy jestem sprawiedliwy, czy nie jestem. Czy dany człowiek jest sprawiedliwy, czy nie. Wiecie, można to różnie poklasyfikować. Jednak ja chciałbym tutaj się zagłębić w tym najbardziej takim podstawowym i fundament, fundamentalnym pojęciu, ujęciu sprawiedliwości i usprawiedliwienia w kontekście biblijnym. Ponieważ Biblia mówi jasno, że sprawiedliwość jest połączona z wiarą. Sprawiedliwości dostąpisz, kiedy uwierzysz w Niego. Już Stary Testament o tym mówi, i zobaczcie, co, co, co mówi Biblia. I co powiedział? I, i, i uwierzył Abraham Bogu, co zrobił? Uwierzył i poczytane mu to zostało za, za sprawiedliwość. Tylko musiał uwierzyć. Dostępujemy usprawiedliwienia tak naprawdę za darmo, z łaski. Źródłem jest Bóg, który dał swojego jedynego Syna i stąd możemy czerpać do naszego ducha, Sprawiedliwość. I możesz teraz powiedzieć sobie, że jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, możesz powiedzieć, że jesteś sprawiedliwy. Chociaż nie wszystko wykonujesz jak trzeba, ale w ujęciu i w pojęciu duchowym przed Bogiem, w duchu, którego Bóg włożył do twojego życia i wzbudził, jak, jakoby z martwych, i ta relacja, która była zachwiana w ogrodzie Eden, ona została z powrotem wzniecona. Jesteś sprawiedliwy. Zobaczcie, co mówi Nowy Testament. Oto, co głosimy: List do Rzymian 3:28. Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę. I tu jest bardzo mocne to tłumaczenie: niezależnie od tego, czy przestrzega prawa, czy nie. Stare tłumaczenie mówi: niezależnie od zakonu. Czyli dostępujesz usprawiedliwienia za darmo z łaski, niezależnie czy przestrzegasz prawa, czy nie. Ponieważ usprawiedliwienie jest dla nas darem łaski Boga i jesteśmy usprawiedliwieni za darmo, za darmo z Nim. Źródłem sprawiedliwości jest co? Jest kto? Jest Bóg. On jest źródłem sprawiedliwości, który daje Tobie tę sprawiedliwość do Twojego życia. Potrzebna jest wiara. Potrzebna jest łaska, z której musisz czerpać. Jesteśmy usprawiedliwieni. Mamy, przy, w tym momencie, mamy dostęp do Ojca przez Jezusa Chrystusa. I to jest radosna nowina. Jeżeli pojmujemy to w ten sposób, to to jest genialne, że jesteś w duchu sprawiedliwy. Jesteś sprawiedliwy, ponieważ usprawiedliwił Cię Bóg. Natomiast, co mówi nasza ludzka niezależność? Człowiek z natury chce być jaki dobry. Tak, my chcemy być tacy fajni goście, którzy pomagają in, in, innym, innym ludziom, którzy dobrze się zachowują, którzy y, niosą pomoc. Chcemy wyprodukować pewnego rodzaju usprawiedliwienie dla, dla siebie przez co? Przez nasze dobre uczynki. Niezależność mówi, postaraj się. Postaraj się być dobry. Postaraj się. Królestwo Boże mówi: masz to za darmo. W Chrystusie jesteś sprawiedliwy już teraz. Niezależność mówi: postaraj się. Niezależność będzie mówiła, jeżeli zrobisz coś dobrego, będzie rosła w tobie pycha w tym momencie, ponieważ powiesz: o, ja jestem taki fajny gościu, już tylu ludziom potrafiłem pomóc. I Wzbudza się w tobie coraz większe ego i poczucie coraz większej takiej własnej wartości, takiej niezdrowej. Niezależność mówi uczynki, uczynki, uczynki. Wiecie, i najgorsze jest to, że my często jako ludzie wierzący, gdzieś pomiędzy tymi dwoma światami wędrujemy. Chcemy zadowolić czasami Boga i sobie myślimy, ach, jeżeli będę robił to i to, to wtedy. Wszystko pójdzie lepiej, wiecie. Niektóre kościoły też tak nauczają, wpuszczając ludzi w tryby takiego legalizmu, że musisz zrobić to i to, żeby podobać się Bogu. Ale Biblia mówi, że jesteś usprawiedliwiony za darmo z łaski, przez wiarę. Niezależność mówi. Chcę zadowolić siebie, chcę zadowolić innych, chcę zadowolić Boga, chcę, ja, 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 ja to zrobię. Ja to spróbuję zrobić o swoich własnych siłach. Ja to spróbuję zrobić. Często jest jak? Że nie wychodzi. Jest katastrofa. Tak naprawdę to jest to duchowy głód i deficyt Boga w życiu człowieka. Duchowy głód. Religia próbuje ludzi wrzucić. Do takiego skażonego źródła, które nie daje życia, ale prawidłowym sposobem myślenia jest myślenie Królestwa Bożego. Królestwo Boże to sprawiedliwość. Drugi element pokój. O, jakże w dzisiejszych czasach potrzebny, prawda? Jak bardzo współczesny świat, jak bardzo współczesny Kościół, można powiedzieć, jak bardzo współczesny człowiek, Potrzebuje pełnego pokoju Bożego. Ktoś powie: A czy to w ogóle jest możliwe w dzisiejszych czasach? Chłopie, gdybyś wiedział, ile ja mam kredytów do zapłacenia, gdybyś wiedział, co się dzieje w mojej pracy, gdybyś tylko wiedział, gdybyś tylko wiedział, tam w, tym, w tej Biblii, co piszą, to. Oni mieli zupełnie inne problemy, inne życie. Może im było łatwiej. Czy naprawdę? Czy naprawdę? Zobaczmy, co mówi apostoł Paweł. Człowiek, który był doświadczony. Bardzo doświadczony, który złożył całe swoje życie na szali i poszedł na maksa, na maksa, na maksa za Bogiem. On pisze w liście do Filipian. Tak naprawdę pisze ten list z więzienia. Był w izolacji. Nie miał internetu. Nie mógł napisać do brata i siostry. Na Facebooku, na Messengerze nie mógł. Listy pisał, które dochodziły tam. Nie wiadomo kiedy. I co on robi? Jakie on słowa pisze? Czwarty rozdział, czwarty werset. Radujcie się w Panu zawsze! Oszalał? Z takiego miejsca. Z miejsca uwięzienia. On niesie zachętę dla kościoła, on niesie zachętę dla innych ludzi i rzuca im pewnego rodzaju wyzwanie. Mówi: Hej, ludzie, radujcie się zawsze. Jeszcze mówi, powtarzam: radujcie się, ponieważ jest to istotny element. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby Wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Wow! Paweł jest doświadczonym mężem Bożym, nie jest teoretykiem teologicznym. To o czym pisze, on to przeżył. On to przeżył na własnej skórze, jest praktykiem. I rzuca nowe światło na temat życia z Bogiem. Będąc uwięziony, czerpie ze źródeł, którym jest Bóg. Jest podłączony do tego żywego źródła, wody, którą jest Bóg, i może nieść zachętę dla Kościoła. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o temacie pokoju, to pokój jest i toczy w takim. Pojęcie ludzkim, można powiedzieć, że pokój, czy masz pokój, czy nie, to jest często połączone z troską. Zauważcie to, kiedy zaczynasz się troszczyć, kiedy są problemy, wtedy co się pojawia? W Twojej głowie, w Twoim sercu, w, twoim, w Twojej duszy? Pojawia się wtedy niepokój. Jeszcze nawet nic się nie dzieje, tylko przychodzi, przychodzi jakiś pewien sygnał. Coś może będzie, coś może się stanie w przyszłości, bo sytuacja, wygląda nie najlepiej. Może mnie zwolnią z pracy, ponieważ będą redukcje. Jeszcze cię nie zwolnili, a ty już zaczynasz i my zaczynamy myśleć w ten sposób, ponieważ na horyzoncie pojawia się problem. Tak naprawdę troska dotyka każdego z nas. W różnych etapach naszego życia, w różnych elementach, w różnych momentach następuje jakieś nieoczekiwane zdarzenie. Tracimy w tym momencie poczucie bezpieczeństwa. Tracimy je? To może być choroba, to może być utrata pracy, to może być coś zupełnie innego i troszczymy się. Albo mamy podstawę do tego, żeby się troszczyć, a czasami nie mamy takiej podstawy i troszczymy się, jak to mówią, na zapas. Nic się nie stało, a ty, się, a ty już się zaczynasz troszczyć. I troszcząc się, co robisz? Tracisz radość w swoim życiu. Troska zabija radość. I zobaczcie, na początku apostoł Paweł mówi. Radujcie się zawsze. Powtarzam, radujcie się. I następny werset jest: Nie troszcie się, ponieważ troska zabije waszą radość. Zabije tą prawdziwą radość w waszym życiu. Nie troszcie się o nic. Ale powiesz: powiesz wszystkie swoje troski, wszystkie swoje zmartwienia, to wszystko, co masz, powiesz komu? Bogu. Mówi w błaganiach, w modlitwie. Z uwielbieniem powiesz swoje troski Bogu. Samemu nie jesteśmy w stanie takiej, takiej postawy wyprodukować. Nie jesteśmy w stanie, ponieważ w tym momencie apostoł Paweł mówi, że wkracza do naszej, do naszej duszy, do naszych emocji, do, 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 do na, na naszego całego życia, wkracza Boży pokój. Jest tam napisane dalej, że pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, wszelkie doznanie, strzec będzie serc waszych i myśli waszych. Pokój Boży przewyższa wszelki rozum. Czy doświadczałeś takiego pokoju w swoim życiu? Kiedy wszystko się waliło, a ty mogłeś powiedzieć, ja moją ufność składam w moim Bogu, ponieważ wiem, że On jest moim obrońcą, że On jest moim. Pomocnikiem. Ludzie patrząc na Ciebie mogą powiedzieć, ej, no ten gościu chyba naprawdę zeschizował totalnie. Jak można mieć taki pokój w takim momencie, w takim zawirowaniu? Ten pokój wywołuje coś w naszym życiu. On strzeże naszych serc, a nasze serca są bardzo często zwodnicze. Zwodzą nas. Wiecie, raz tak, raz siak. I ten pokój będzie strzegł waszych myśli tu. A w myślach toczą się wielkie boje, prawda? Wiecie, jak jest jakaś presja, to w głowie zaraz. Wow, walka jest totalna, jest ogień. Strzeże naszych serc, Boży Pokój. Panie, pragniemy tego pokoju. Panie, pragniemy tego pokoju do naszego życia. Chcemy być wypełnieni tym pokojem ponadnaturalnym. Czego szukam? W tym momencie moja niezależność nasza niezależność szuka bezpieczeństwa bezpieczeństwa wiecie wszyscy chcemy się czuć bezpiecznie prawda możemy mówić o że szukamy bezpieczeństwa finansowego tak jestem zabezpieczony finansowo mam milion na koncie i nikt mnie nie ruszy nic mi się nie stanie jestem po prostu gość mam bezpieczeństwo Mam bezpieczeństwo finansowe, jestem ubezpieczony, badam się cztery razy do roku. Jak coś mi wykryją, to od razu sobie będę, będę mógł iść do lekarza. Wiecie, szukamy, człowiek szuka i niezależność, nasza ludzka niezależność szuka bezpieczeństwa bezpieczeństwa. Źródłem, źródłem pokoju jest kto? Jest Bóg. Jest niezmącona relacja z nim, jest przebywanie w jego obecności, przebywanie w jego w, w, razem, razem z nim. Źródłem bezpieczeństwa takiego ludzkiego jest co? Jesteśmy my sami. To, może być, to mogą być Twoje umiejętności, które masz naprawdę super i jesteś w stanie zarobić dużo kasy. Może dostałeś spadek po babci i to jest Twoje bezpieczeństwo, może to jest, to jest Twoje źródło. Może Twoim źródłem jest to, że się bo, bogato ożeniłeś, wyszłeś za mąż. Jakkolwiek. Ale szuka, szukamy bezpieczeństwa. I ta droga jest bardzo niebezpieczna, ponieważ tu nasze bezpieczeństwo jest uzależnione od człowieka, od sytuacji, która panuje w gospodarce, od tego wszystkiego, co nas otacza. To są wszystko zewnętrzne, bardzo zwodnicze, można powiedzieć, i wysychające w niektórych okolicznościach źródła. Pokój Boży. Pokój Boży jest czymś. Co może trwać i trwać i trwać? W czym szukasz swojego pokoju? A może szukasz bardziej bezpieczeństwa niż pokoju? W którym jesteś miejscu, po której jesteś stronie? Przyłóż sytuację, w jakiej obecnie może się znajdujesz, i może potrafisz zweryfikować, ponieważ w, na w, naszej, w naszej duszy toczą się różne walki, przychodzą różne myśli, przychodzą różne reakcje i możemy teraz te reakcje na daną sytuację, czy rynkową, czy materialną, zdrowotną, jakakolwiek jest, możemy to obserwować. Zobacz i zo jak, jak ty reagujesz w tym momencie, jak my reagujemy. Czy reagujemy w sposób, którym, o którym mówi Królestwo Boże, czy może reagujemy w sposób. O którym mówi moja własna niezależność. Ja sobie dam radę, ja sobie poradzę. Czy aby na pewno? Czy aby na pewno? I trzecim nieodzownym elementem Królestwa Bożego jest co? Jest radość. Radość. Czym jest ta niezmącona radość i z czego ona wynika? Jest to element Królestwa Bożego. Nie wiem, czy pamiętacie swoją radość, kiedy gdy pierwszy raz ujrzałeś twarz Jezusa. Kiedy pierwszy raz wziąłeś Biblię do ręki, kiedy oddawałeś jemu siebie, kiedy oddawałeś jemu, kiedy zaczynałeś swoją ścieżkę chodzenia za Bogiem, kiedy ktoś przyszedł do ciebie i powiedział: "Hej, jest usprawiedliwienie za darmo, z łaski. Możesz je przyjąć, czy chcesz to?". Jaką eksplozję radości miałeś? I teraz Biblia mówi, że powinniśmy się radować cały czas. I nawet Królestwo Boże mówi, radujcie się, radujcie się cały czas, bez ustanku. Czy jest to w ogóle możliwe? Nie mówię tutaj, wiecie, o tym, że musimy cały czas być na takiej petardzie i skakać, cały czas, być, być takimi, wow, wiecie, nawiedzony gościu, cały czas się cieszy, nie wiadomo z czego, co i jak. Ale mówię o głębokiej, wewnętrznej radości, która wypływa. Z poczucia tego, że jestem zaakceptowany przez Boga. Jestem usprawiedliwiony. Mam pokój z Bogiem, mam pokój z samym sobą, mam pokój z ludźmi i mam z tego powodu wielką radość. Wiem, że mój Bóg zaopatrzy mnie we wszystko, co potrzebuje. On jest źródłem mojego pokoju. On jest źródłem mojego zaopatrzenia. On jest źródłem niewyczerpanym. Ponieważ niewyczerpane są dary łaski Pana, a Jego łaska jest wciąż świeża i nowa. Świeża i nowa. Świeża i nowa. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. I z takiej relacji w Twoim życiu będzie wypływała radość. Będzie wypływała radość. Będziesz się cieszył. Może, może nawet nie będzie tego widać czasami, wiecie. Ludzie, ludzie są naprawdę różni, też. Niektórzy pokazują to bardziej tak energicznie, inni gdzieś mniej, ale wiecie, ja tutaj mówię o takiej wielkiej, potężnej Bożej radości, która, którą będziesz miał. Z tego powodu, że Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia. Z tego powodu. To jest radość, wiecie, to jest, to jest radość niewzruszona która nie jest zależna od stanu posiadania, która nie jest zależna od, tego, od, od okoliczności, które panują w Twoim życiu. Ta radość wypływa z czegoś zupełnie zupełnie innego. Z tego, że jesteś akceptowany, że jesteś kochany przez Boga i nikt nie jest w stanie Tobie tego zabrać, przez to, że masz pokój z Bogiem. I chociaż przychodzą, przychodzą ciemne dni i ciemne doliny, Ty umiesz na przekór te, temu wszystkiemu, Powiedzieć ja będę się radował i będę się weselił w Panu moim Bogu. Jest taki werset w Biblii, choćby figi nie zakwitły i chociaż byłby, byłby totalny urodzaj, wszystko by zawiodło. Ja jednak będę się cieszył i radował w moim Bogu. Decyzja? Tak jest. Bardzo często musimy podjąć pewnego rodzaju wyzwanie i Pójść na przekór temu, co, co gdzieś płynie z naszej duszy, z naszych emocji, okoliczności, i powiedzieć: Ja staję wiarą, ja staję z wiarą na słowie, ja staję w tym wszystkim i, i widzę to, co niewidzialne, widzę, widzę Ciebie, Boże, widzę Twoje zaopatrzenie, które przychodzi, widzę Twój pokój, który wypełnia moje życie. i Będę się cieszył i będę się radował w Tobie. A niezależność, skreślimy tu radość, nazwiemy inaczej. Niezależność szuka ekscytacji. Chwilowe zadowolenie. Człowiek naprawdę, można powiedzieć, że moja własna niezależność, szukamy ekscytacji, coś co, wiecie, kupię samochód nowy. Jest coś, co? Wow! Aha, jestem taki podekscytowany, super! Sąsiad będzie mi zazdrościł. Albo kupujesz jakąkolwiek rzecz, która cię cieszy przez chwilę, masz chwilę ekscytacji, i później. Później to mija. Później to mija. Radość, głęboka, nieprzerwana. Moja niezależność szuka ekscytacji w czym? Czym? W gadżetach. Niektórzy w gadżetach będą szukali ekscytacji, inni w używkach. Narkotyki, alkohol, żeby przez chwilę poczuć się, wiecie, szczęśliwym, żeby przez chwilę poczuć się jakoś inaczej, żeby przez chwilę poczuć tę taką adrenalinę ekscytacji, pewną ekstazę, której brakuje nam w naszym życiu. I na chwilę to działa, tak? I na chwilę to działa. I ludzie latają, kupują jakieś małpki w sklepach, gulną sobie i mają ekscytację na pół godziny. A później, znów jest dół. Kupują coraz więcej rzeczy, gadżetów, itp., itd. To później zalega im ich strychy, ich mieszkania. Muszą kupić nowe, większe mieszkania. Jak mają kasę, to robią, robią to. Wiecie, i ekscytacja mija, i przychodzi szara rzeczywistość, przychodzi później depresja, niezadowolenie, ale kiedy korzystasz ze źródła Bożego, z Królestwa Bożego, Twoja radość, Twoja radość jest pełna. Wszyscy pragniemy tych rzeczy. Myślę, że pragniemy poczucia takiego usprawiedliwienia. Pragniemy poczucia pokoju w naszym życiu. Pragniemy poczucia głębokiej, niezachwianej radości. I to niesie ze sobą Królestwo Boże. Musimy się poddać Jemu, pod Jego rządy, ponieważ On jest naszym, można powiedzieć, konstruktorem. On wie najlepiej, czego nam potrzeba do życia. Wiecie, On wie najlepiej, jeżeli gdzieś rodzi się w Twoim życiu niepokój. To jest jakiś sygnał ostrzegawczy, który gdzieś, jakaś lampka taka, która miga, tak jak w samochodzie miga, jakaś lampka czerwona czy pomarańczowa. Idź do producenta. Idź do niego. On wie, dlaczego masz ten niepokój. On wie, co jest jego źródłem. Idź do głębokiej relacji z nim i powiesz wszystkie swoje troski jemu. Wiecie, jeżeli widzicie coś takiego, jeżeli. Z, z, Świeci się ta czerwona lampka niepokoju w twoim życiu. To musisz iść do swojej komory, albo iść do swojego przyjaciela, do pastora, do lidera, do kogokolwiek, powiedz pomóż mi. Pomóż mi, będziemy się razem modlić. Będziemy razem stawać przed obliczem Boga, ponieważ wiem, że królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I wierzę, że Duch Święty w tym wszystkim nam będzie pomagał. Ponieważ on jest tym naszym wielkim Bogiem. I zakończę, zakończę cytując list do Filipian. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Strzec będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Amen.